Witam serdecznie, nazywam się Milena Majewska, jestem absolwentką Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie. Z Domem Kultury byłam związana od 7 do 19 roku życia. Początkowo uczęszczałam na zajęcia wokalne do pani Ani Kozak. Wtedy zaczęłam jeździć na różnego rodzaju konkursy wokalne dla dzieci i młodzieży. Były to konkursy o randze powiatowej, wojewódzkiej, ale też międzynarodowe. Jednym z moich ulubionych wspomnień związanych z konkursami był występ w programie telewizyjnym Od przedszkola do Opola oraz festiwal międzynarodowy Magia Italiana we Włoszech w Rimini. Pani Ani uczyłam się także gry na keyboardzie i na gitarze. Jednak gdzieś tam w tych latach młodzieńczych zaczęłam się buntować i poczułam, że gra na instrumentach nie jest moim ulubionym zajęciem, więc zrezygnowałam z nauki. Natomiast te podstawy, które zdobyłam w Domu Kultury, przydały mi się później w mojej dalszej edukacji muzycznej na studiach. Po kilku latach nauki pod okiem pani Ani przeniosłam się na zajęcia do starszej grupy prowadzonej przez panią Grażynkę Grymuzę. Jestem bardzo wdzięczna za wszelką wiedzę, którą mi przekazała oraz za doświadczenie, które mogłam zdobywać pod jej okiem. Dom Kultury organizował bardzo dużo imprez i koncertów. I były to między innymi Biesiada Czerwcowa, koncert Muzyka Łączy Pokolenia, Annowanie, różnego rodzaju festyny. Ja pamiętam, że zawsze bardzo chętnie brałam udział we wszystkich występach. W liceum podjęłam świetną decyzję i zapisałam się na zajęcia teatralne prowadzone przez panią Jolę Tomasiewicz. Będąc członkinią Teatru Trupa, uczestniczyłam w spektaklu Zimowy Pogrzeb i spektaklu Męczeństwo Piotra Ocheja. Spektaklem, który zapadł mi najbardziej w pamięci, jest Zimowy Pogrzeb, z którym występowaliśmy na wielu scenach w Polsce. Bardzo ważnym aspektem jest to, że w teatrze poznałam mnóstwo wspaniałych, kreatywnych ludzi, moich kolegów, moje koleżanki, z którymi mam kontakt do dzisiaj. Niektórzy z nich wybrali też artystyczną ścieżkę, więc możemy się nawzajem wspierać. Często udawało mi się też współpracować z moimi znajomymi z Teatru Trupa, więc Dom Kultury to nie tylko rozwój artystyczny, ale to również zawarte przyjaźnie, znajomości. To osoby, które mają podobne zainteresowania do Twoich i takie przyjaźnie trwają naprawdę przez długie lata. Wybierając kierunek studiów, byłam trochę rozdarta i nie wiedziałam, czy mam posłuchać głosu swojego serca, czy wybrać bardziej przyziemny kierunek. Jednak za namową rodziny i też po takiej głębszej analizie tego, co chciałabym w życiu robić, podjęłam decyzję, że wybieram studia muzyczne. Teraz jestem na ostatnim roku studiów edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. I za 2 miesiące będę bronić swoją pracę magisterską związaną ze śpiewem oraz z nowymi mediami. Częścią mojej pracy magisterskiej jest mój kanał YouTube, na którym publikuję różnego rodzaju materiały edukacyjne związane z muzyką i ze śpiewaniem. Są to między innymi lekcje śpiewu i moje rady dla osób takich początkujących, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z muzyką, ze śpiewaniem, które chciałyby występować. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to oczywiście zapraszam do obejrzenia. Na co dzień pracuję jako nauczyciel śpiewu i jako wokalistka. Spełniam się w mojej pracy, jest to coś, co kocham robić. Zdecydowanie nie żałuję, że wybrałam studia artystyczne.
Wręcz przeciwnie, jestem bardzo wdzięczna wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że mogłam taki kierunek wybrać. Dziękuję wszystkim instruktorom i pracownikom Domu Kultury za ich zaangażowanie, za emocje, za wsparcie, którym obdarzają wszystkich podopiecznych Domu Kultury. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze nie raz i życzę powodzenia. Pozdrawiam.